Dzień dobry Państwu, Marcin Szałajski, Szałajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Proszę Państwa, w ramach cyklu dotyczącego fundacji rodzinnych, tym razem informujemy Państwa, że ukazał się nowy projekt ustawy o fundacjach rodzinnych. Miały one wejść w życie 1 stycznia 2022 roku, niestety jednak, z uwagi na Polski Ład i inne tematy, które bardziej zaprzątały nasz parlament, ta ustawa została przesunięta. Zgodnie z nowymi pomysłami, ustawa o fundacjach rodzinnych ma zacząć obowiązywać od 1 czerwca 2022 roku. To dobrze, że nad tą ustawą jeszcze się pochylają ministerstwa, dlatego że nastąpiły istotne zmiany w projekcie ustawy o fundacjach rodzinnych wobec tego, co było na początku. Mianowicie uwzględniono wiele uwag, w których uczestniczyli, e, e, uczestniczyli i ministrowie, i, e, w, i organizacje społeczne, i e, zgłaszane były uwagi, które pozwoliły na to, żeby dokonać istotnych zmian. Między innymi, jedną z najważniejszych zmian, które ja dostrzegam, to jest umożliwienie Fundacji Rodzinnej prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście w, w, o, w bardzo ograniczonym zakresie, ale jednak ta, ta, ta zmiana jest dosyć istotna. No i kwestia opodatkowania Fundacji Rodzinnej to też temat, który był kontrowersyjny i który został zmieniony w tym nowym projekcie. Więc jak to wygląda, jeśli chodzi o nowy projekt? Jeśli chodzi o, o, o działalność gospodarczą, to kwestie zostały jednoznacznie potwierdzone, że co do zasady Fundacja Rodzinna Działalności Gospodarczej nie powinna prowadzić, ale w Wpisano katalog wyjątków od, tych, od tego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, który w naszej ocenie jest bardzo ważny i bardzo korzystny, jest dobrym kierunkiem, jeśli chodzi o fundacje rodzinne, bowiem dopuszczono fundacjom rodzinnym, żeby na przykład zbywały mienie, które są posiadaczem, właścicielem, jeżeli to, nie było, jeżeli to mienie było nabyte w celu dalszego zbycia. Można również najmować, dzierżawić bądź udostępniać in, na innej podstawie, Mienie którego posiadaczem jest fundacja rodzinna. Fundacja rodzinna może przystępować i uczestniczyć w spółkach handlowych, może uczestniczyć w funduszach inwestycyjnych, może też fundacja rodzinna uczestniczyć w podmiotach o podobnym charakterze, również w spółdzielniach. I jeżeli takie spółdzielnie będą, będą powstawały, również jeśli chodzi o ten katalog wyłączeń, to zapisano, że może nabywać i zbywać papiery wartościowe, instrumenty pochodzące, i prawa o podobnym charakterze. Ponadto może udzielać pożyczek spółkom kapitałowym, których fundacja rodzinna jest na przykład y, wspólnikiem, czyli posiada udziały, bądź akcjonariuszem, posiada akcje. Spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna również y, jest wspólnikiem. Warto podkreślić, że w obrocie zagranicznym środkami płatniczymi może uczestniczyć taka fundacja rodzinna w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji. No i może prowadzić gospodarstwo rolne. Tutaj ukłon w kierunku fundacji rodzinnych właśnie na rynku rolnym. To ten ograniczony zakres właśnie tych, tej działalności gospodarczej jest jednak istotny dla wielu przedsiębiorców, którzy zastanawiali się nad fundacją rodzinną. To wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom i myślę, że nawet ten ograniczony katalog jest. Korzystny. Jest to rozsądny kompromis, jak to podkreślamy, dlatego, że warto, żeby jednak taka fundacja rodzinna te w ograniczonym zakresie, ale jednak działalność gospodarczą prowadziła. Dalej, jeśli chodzi o zmiany podatkowe, to też bardzo istotna i korzystna zmiana, mianowicie fundacje rodzinne zostały zwolnione z podatku dotyczącego przychodów kapitałowych fundacji, czyli. Przychody z dywidend, przychody z wypłaconych odsetek nie będą opodatkowane w fundacji. Fundacje, fundacje nie będą po prostu odprowadzały podatku od zysków kapitałowych i odsetek otrzymanych na przykład od trustów. Pod warunkiem, jeśli chodzi o są to zagraniczne podmioty, pod warunkiem, że nie będzie tutaj sytuacji, gdzie te, te trusty na przykład nie podlegają opodatkowaniu w swoim kraju. I tutaj natomiast Fundacja Rodzinna nie odprowadza tego 19% CIT-u, natomiast już jeżeli będzie wypłacała Środki na rzecz beneficjentów, no to tutaj opodatkowanie będzie odrębnie liczone. I to jest, proszę Państwa, bardzo duży i ważny krok w kierunku właśnie rozwoju fundacji rodzinnych, bowiem właśnie one nie powinny być opodatkowane. Nie będzie już podwójnego opodatkowania, o którym mówiliśmy, że może być to fal startem dla fundacji rodzinnych, jest tylko pojedyncze, czyli ten beneficjent będzie musiał swój podatek zapłacić. Kolejna ważna rzecz to kwestia zerowej grupy beneficjentów. Tutaj warto podkreślić, że Wypłaty na rzecz zerowej grupy beneficjentów nie są opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn. I tutaj warto podkreślić, że w katalogu i w liście osób, podmiotów, które podlegają, na, należą do tej zerowej grupy, dołączono beneficjentów w postaci zięcia, synowej oraz teściów, czyli rozszerza się ten krąg osób o właśnie te, 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 te osoby. No, jest to naturalne, że dwie rodziny uczestniczą tak naprawdę. Naprawdę w takim, w takim przedsięwzięciu, i tutaj warto, żeby i zięć, synowa, czy też teściowie byli zwolnieni z takich wypłat. Warto podkreślić, że nie będzie to, te, te, to, ten, ten katalog powoduje, że te podmioty, te osoby nie są opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn. Natomiast jeżeli będą tutaj jakieś dochody fundacji rodzinnej, która korzystała ze zwolnienia CIT, to wtedy oczywiście tego, ten, ten podatek osobisty będzie trzeba zapłacić, no bo gdzieś ten podatek musi być odprowadzony, wtedy beneficjent będzie musiał zapłacić podatek. Jeśli chodzi o podmioty, które nie wchodzą do zerowej grupy, no oczywiście to jest, to jest podatek, który będą musieli płacić, Dochodowy 19% od spadków i darowisk. Warto podkreślić, że to fundacja rodzinna będzie płatnikiem tego podatku, więc ona będzie musiała wiedzieć, komu wypłaca, i ewentualnie pobierać przy wypłacie tą zaliczkę na podatek. Te zwolnienia podatkowe to bardzo ważny element, bowiem wielu, wielu przedsiębiorców rodzinnych zastanawiało się, czy jeżeli będzie tutaj zięć, czy to będzie synowa, czy teściowie, to czy oni też nie powinni byliby również być zwolnieni. I tutaj, również na ten głos organizacji społecznych odpowiedziało ministerstwo i zwolniło również te podmioty. Kolejny temat, który jest dosyć kontrowersyjny, to to, że co do zasady na początku powiedziano, że takie fundacje rodzinne będą rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Rejestrze Przedsiębiorców. Jednak ministerstwo zmieniło zdanie i zgodnie chyba z sugestiami Ministerstwa Sprawiedliwości poszło w kierunku takim, że to będzie odrębna, rej, odrębny rejestr fundacji rodzinnych prowadzony przez Sąd Okręgowy i będzie to na wzór rejestru funduszu inwestycyjnych. I tutaj y, fundacje rodzinne będą miały odrębny rejestr. No i kwestia kolejna, która również była kontrowersyjna, to zachowek. Proszę Państwa, po pierwsze, wprowadza się ograniczenie czasowe tego zachowku, czyli w jakim terminie on będzie musiał być wypłacony, y, dotyczący przekazania y, majątku do fundacji rodzinnej przy ustaleniu wysokości należnego zachowku. Projekt zakłada po prostu, że. Y, y, te reguły będą tożsame z regułami dotyczącymi prawa spadkowego, i można zrzec się również zachowku, rozłożyć go na raty, odroczyć termin płatności tego zachowku, więc kwestie zachowku również zostały korzystnie rozwiązane dla przedsiębiorców i te, te, tych beneficjentów fundacji rodzinnej. Co oznacza tyle, że, proszę Państwa, odłożyliśmy trochę w czasie, Tą, tą, tą ustawę o fundacjach rodzinnych. Ona będzie dopiero 1 czerwca 2022 roku, ale te zmiany, które zostały wprowadzone, napawają optymizmem, bowiem właśnie kwestie prowadzenia działalności, kwestie podwójnego opodatkowania zostały rozwiązane. Kwestie zachowku czy grupy zerowej też zostały poprawione. W związku z tym warto czekać na tą fundację rodzinną. Szołajski Legal Group będzie pomagał i pomaga już przedsiębiorcom w przygotowaniu. Się do tej fundacji rodzinnej. Jeżeli będziecie Państwo zainteresowani, bardzo prosimy o kontakt. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Dziękuję i do usłyszenia.